Witam serdecznie mojego gościa Mateusz Szczecina, Your House. Witam serdecznie. Mateusz, przegrywacie dzisiaj pojedynek z Piemonte Calcio 5-4. Spodziewałeś się takiego wyniku, takiego rezultatu i że ten mecz będzie bądź co bądź ciężki? Wiesz co, spodziewałem się, że mecz będzie ciężki, aczkolwiek co do rezultatu, to tutaj uważam, że w tej lidze z wynikami może być różnie, jak to pokazałem nawet na swoim przykładzie. Jeden meczek nam wyjdzie lepiej, gdzieś tam jakieś punkty zdobędziemy, a następny no, musimy się pogodzić z porażką. Dzisiaj ewidentnie, szczególnie w pierwszej połowie, nie szło waszemu liderowi, Szymonowi, który po prostu no, dużo sytuacji nie trafiał. No, czasem taki dzień przychodzi, że jest taka niemoc strzelecka, ale w drugiej stronie, drugiej z połowie się odbudowaliście. Co dzisiaj było zabrakło? W tej pierwszej połowie szczególnie, że tak właśnie nie wychodziło wszystko tak, jakbyście chcieli. No, dokładnie tak jak mówisz. Myślę, że trochę przespaliśmy pierwsze 10 minut i w tym jest rzecz naszej porażki. A czy Szymek może miał dzisiaj trochę słabszy dzień? No tak bywa, nie? Szymon to też nie tylko jedna osoba w tym zespole, ale też całokształt drużyny. Jak byś właśnie ocenił postawę twojego zespołu w tym sezonie jako debiutanci? Ja jestem w ogóle bardzo zadowolony, że udało się nam przystąpić do rozgrywek, że znalazłem tylu chętnych. No i jestem pozytywnie zaskoczony wynikami, a sam fakt nawet ten, że Szymek będzie walczył o tego buta, to mnie tylko napawa dumą, nie? No właśnie, na pewno, jako kapitana to zdecydowanie tak. Jesteśmy za nami tak naprawdę końcówka ligi. Gdybyś miał takie wyciągnąć wnioski na przyszłość, deklarujecie się na Orlika. Masz pewien pomysł, co tu jeszcze ulepszyć w tym zespole? Mam pewien pomysł, ale nie będę go zdradzał. I myślę, że na Orliku się zaprezentujemy i mam nadzieję, że jest dużo lepszej strony niż na futsalu. Czyli Your House, myślę, że zobaczymy się razem na Orliku, tak? Oczywiście. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również.